Cześć, jesteśmy Justyna i Krystian i od ponad 2 lat podróżujemy z córką własnoręcznie zrobionym campervanem. Byliście już z nami we Włoszech, w Austrii, w Polsce, w Słowenii, na Sardynii, w Norwegii, Szwecji i w gorącej Grecji ostatnio. Co niedzielę o 9 publikujemy filmy, a codziennie nadajemy do Was na Instagramie, więc jeśli interesuje Cię tematyka podróżnicza i vanlife'owa, serdecznie zapraszamy Cię do subskrybowania kanału. Cześć Wam, dzień dobry, witamy Was w kolejnym vlogu. Ale ciemno! Jedziemy właśnie do vana zobaczyć, jak on się ma, jak mu się zimuje i zastanawialiśmy się, jaki zrobić filmik taki, który mógłby Wam coś dać. I dostajemy masę pytań o to, jak szukamy miejscówek, do których jeździmy, czy lokalizacji, i stwierdziliśmy, że w tym filmie podzielimy się z Wami naszymi sekretnymi radami. Także jedziemy! Czego się możecie dzisiaj spodziewać, to, że powiemy Wam, jak w ogóle gryziemy ten temat, kiedy szukamy lokalizacji i nowego miejsca, i razem z Wami tak live, namacalnie poszukamy, żebyście widzieli i mogli zobaczyć, jak my to robimy. Więc jeśli uznacie ten filmik za przydatny, zostawcie nam łapkę w górę i zachęcamy Was do zostawienia po sobie śladu w komentarzach, a jeśli podoba Wam się ta tematyka i interesuje Was takie podróżowanie, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Dzień dobry z mojej strony. Jest styczeń, a ja chodzę w bluzie i z podwiniętymi rękawami. Temperatura pokazuje 10,5 stopnia. Przyznajcie się, ile u Was było stopni w Nowy Rok, bo podobno w niektórych miejscach w Polsce było do 19 stopni. A jak nie byliście w Polsce, to dajcie nam znać, gdzie Wy ten Nowy Rok spędziliście. Jest van! Już dawno nas tutaj nie było, także fajnie go widzieć. Dobra, jak zaczynamy takie całe nasze planowanie? Obieramy kierunek, a to się dzieje naprawdę bardzo spontanicznie. Mamy swoje ulubione kanały na YouTubie, mamy kanały na Instagramie. Patrzymy w ogóle, co ludzie robią. Także tak jak Wy oglądacie nas, to my oglądamy innych i po prostu sobie patrzymy, gdzie mogłoby być fajnie, gdzie można w ogóle pojechać, bo są, wiadomo, kraje, do których się raczej nie jedzie, bo tam nie wolno spać na dziko i wtedy trzeba się liczyć z tymi kempingami. To naprawdę też dzieje się, jak czytamy jakieś gazety i zobaczymy jakiś fajny obrazek i sobie myślimy, wow, wygląda fajnie, nie? No i patrzymy, czy tam można pojechać vanem. Także pierwsze, co robimy, obieramy kierunek i to jest tak, że mamy kraj i może region do tego. Dobra, a teraz czas zobaczyć, czy jakieś kuny tu nie przyszły. No i zabieramy go na małą wycieczkę. Wygląda dobrze, kuny nie były. Nasze odstraszacze do kun. Jak już mamy ustalony kierunek, gdzie jedziemy, to pierwsze, co robimy, wpisujemy na YouTubie van life, tak jak na przykład w zeszłym roku chcieliśmy do Grecji pojechać, wpisaliśmy Van Life Grecja i patrzymy, jakie są kanały, które w tej Grecji były. My szukamy po angielsku, niemiecku i po prostu jak znajdziemy kanał, gdzie ktoś był w Grecji i ma serię filmików z tego regionu, to siedzimy i godzinami oglądamy wszystkie, szukamy miejscówek, szukamy regionów, szukamy inspiracji, zapisujemy sobie, także jest to takie pierwsze go-to miejsce, gdzie zaznaczamy region, zaznaczamy atrakcje i zaznaczamy miejscówki, w które chcielibyśmy pojechać. Także jak już się naoglądamy tych wszystkich filmików na YouTubie, wypiszemy sobie wszystkie miejscówki, w których ludzie byli, do których my chcielibyśmy pojechać, i przeszukamy na Instagramie też, bo tam też oczywiście patrzymy po zdjęciach profili, które obserwujemy, gdzie byli i co by było warto zobaczyć. Czy na przykład na oficjalnych profilach, tak jak Visit Greece i tak dalej. To wtedy zaczynamy szukać na aplikacji Park4Night już konkretnych miejscówek, gdzie moglibyśmy się zatrzymać w czasie, kiedy tam będziemy, przy miejscach, które chcemy zobaczyć. I o tym opowie Wam Krystian. Dobra, i przechodzimy do mięsa tego odcinka, czyli do aplikacji, których używamy do szukania tych miejscówek. Park4Night numer 1, Google Maps numer 2,
I trzecie to aplikacje, które są, które działają w danym kraju, tak jak Aloha, czy Schau aufs Land w Austrii, czy jakieś grupy na Facebooku, które są, które działają po prostu w danym kraju. No i ostatnie to oczywiście jest tak zwany word of mouth, czyli to z kim porozmawiamy, co kto nam poleci. Często już na miejscu spotykamy innych ludzi, którzy jeździli. Plotkarstwo. Plotkarstwo bardzo pomaga w znalezieniu miejscówek. Dobra, to zaczynamy z pierwszym. Jak my na ten Park Fortnite szukamy? Teraz się zajmiemy jednym przykładem, tak hands-on. Weźmiemy sobie aplikację. Tutaj wyświetlę wam ekran z aplikacji z mojego telefonu, co ja tutaj robię i będę opowiadał, jak szukamy sobie miejsca. Weźmy za przykład Lefkadę. I tutaj jedna rzecz, o której wam chcę powiedzieć. Park Fortnite, wersja, którą używam, to jest wersja płatna. Na wersji bezpłatnej jest mniej rzeczy, które są widoczne i to nie kosztuje za dużo. Jak dużo jeździcie, naprawdę ma to sens wziąć sobie wersję płatną. Dobra, włączamy Park Fortnite i szukamy Lefkada. Lefkada to jest wyspa w Grecji, na której byliśmy i tutaj przejdziemy przez to, jak szukaliśmy sobie tam miejsc. Właśnie. Tutaj włączamy Lefkada. Lefkada to jest ta wyspa. Jak widzicie, jest bardzo dużo różnych ikonek. Nie wiem, czy znacie Park Fortnite, czy nie. Każda ikonka oznacza coś innego. Niektóre ikonki przedstawiają miejsca na dziko, niektóre parkingi, niektóre miejsca, gdzie można wjechać tylko 4x4. Wiedzieliśmy, że tutaj będziemy wjeżdżać od góry na tą wyspę do miasteczka Lefkada, które omijaliśmy. No i jedziemy sobie po prostu dookoła wybrzeżem, bo interesowało nas wybrzeże. Tutaj od samej góry zaznaczyłem sobie tutaj jedno miejsce. Niektóre miejsca już mam pozaznaczone gwiazdkami, bo to są miejsca, które wyszukiwaliśmy, zanim tam pojechaliśmy. I to jest jedno miejsce po prostu na dziko, gdzie można by się zatrzymać. To miejsce mam zaznaczone gwiazdką, ale jak widać jest ograniczenie wysokości do 2,5 metra. Czyli ogólnie spodobało mi się, ale tam nie mogliśmy pojechać, bo nasz van jest trochę za wysoki. Także jedziemy dalej. Tutaj są jakieś parkingi. Jak widzimy, tutaj mam jeden parking, który wygląda ładnie. Też zaznaczony gwiazdką. I tutaj, jak się kliknie na to zdjęcie, to można sobie pooglądać, jak to tam wygląda. To jest takie przeciętne miejsce. Opisują tutaj ludzie, że jest to zaraz przy drodze. Także to jest miejsce awaryjne nasze. No i jedziemy dalej, dalej. I tutaj jest Katisma Beach. Tutaj mam następną gwiazdkę zaznaczoną. Także naprawdę przeklikujemy się jeden po drugim. No i tutaj chciałem sobie ten przykład z wami przejść. I to jest Katisma, to jest plaża, na której się końcem końców zatrzymaliśmy i było naprawdę bardzo fajnie. Na co tutaj zwracamy uwagę? Jak kliknę na ten parking, to widzę od razu, że ma 4,32 gwiazdki na 5, czyli ogólnie dobry, ale coś tam nie działa, prawda? Bo nie wszyscy dają 5 gwiazdek, no i jest 84 komentarze. Mówi mi to tyle, że te 84 komentarze musiało zostawić 84 osoby, czyli mnóstwo ludzi tam jeździ, czyli to jest bardzo znane miejsce. No i najprawdopodobniej będzie dużo ludzi, jak tam pojedziemy. To jest też coś, co sobie najpierw myślimy. Czy chcemy miejsce, w którym będziemy totalnie sami, czy chcemy miejsce, w które pojedziemy i się liczymy z tym, że tam będzie dużo innych vanów. Dobra, ale wejdźmy w to i zobaczmy sobie zdjęcia. Po zdjęciach naprawdę mi się podoba. Chociaż tutaj już widzę parasole, ale też mi się wydaje, że parasole no to są w sezonie, a my się wybieraliśmy poza sezonem. Także po zdjęciach bardzo mi się podoba. Gwiazdek ma 4,3, co zaraz będziemy patrzeć dlaczego. No i tutaj widzę, że są kosze, są prysznice i można sobie spuścić wodę szarą, co jest naprawdę super, super rzeczą. I patrzymy po komentarzach, jest mnóstwo bardzo ładnych komentarzy. Z 5 gwiazdkami, parę z 4 gwiazdkami. Tutaj się zaczynają 2 gwiazdki na przykład. Tutaj jest 1 gwiazdka i ta gwiazdka nam mówi, że można tutaj parkować tylko i wyłącznie jak się korzysta z restauracji i kemping jest zabroniony. Ale popatrzmy tutaj na datę. To jest 10.06, tutaj to jest 30.06, 3.07. To są komentarze, które były zostawione w sezonie.
gdzie jest mnóstwo ludzi i czegoś takiego można się spodziewać. Ogólnie zasada jest taka, że w sezonie bardzo dużo fajnych miejsc jest niedostępnych dla kamperów, tudzież jak się pojedzie kamperem, to ludzie tak się trochę krzywo patrzą. Poza sezonem to już wygląda całkiem inaczej i tutaj to jest bardzo fajny przykład na to, że w sezonie są niefajne komentarze, a tutaj już jesteśmy pod koniec września i się zaczynają super komentarze. I tak, podsumowując, patrzymy tutaj na ilość gwiazdek, patrzymy sobie na zdjęcia, potem przechodzimy przez komentarze i to, że jedno miejsce nie jest tak dobrze oceniane, nie oznacza koniecznie, że jest złe. I ostatnim krokiem, który bym tutaj zrobił, byłoby sprawdzić sobie na Google Maps jeszcze, jak to wygląda tam na zdjęciach z Google Maps. Jak sobie wpiszę tutaj Katizma Beach, to mam od razu zdjęcia i widzę mniej więcej, jak to wygląda, czego się tutaj spodziewać. Jest bardzo ładna plaża, turkusowa woda i widzimy tutaj restaurację i pełno parkingów i samochodów, chociaż tutaj w tym miejscu widzę jednego vana i drugiego vana z roletą otwartą i to jest w sezonie, bo to widzę, że jest pełno i to są samochody małe, a jak poskroluję troszeczkę dalej, to widzę, że tutaj nawet w sezonie wygląda na to, że można sobie stawać i ludzie się rozkładają. Po prostu nie koło restauracji tutaj, tylko kawałek dalej. Także to byłby przykład, jak szukamy sobie takich miejsc. No i przechodzimy faktycznie dalej. Aplikacja Park4Night jest naprawdę super przydatna też do szukania wody. I jak tutaj przechodzimy przez te wszystkie lokalizacje, to też patrzymy, czy jest gdzieś w okolicy na przykład pitna woda, gdzie moglibyśmy sobie napełnić nasz zbiornik z wodą. I tutaj jest na przykład jeden taki, ale ma bardzo złe opinie hali, ale widzę, że tutaj sobie zaznaczyliśmy miejsce, gdzie jest woda i ludzie to dobrze oceniają. Czysta woda, tutaj przez chwilę nie było, ale pamiętam to akurat to miejsce. Ktoś tutaj napisał, że po prostu woda nie leci, a tam z tyłu był drugi kranik, który trzeba było odkręcić i to też znaleźliśmy w komentarzach. Także polecamy i Park4Night i Google Maps używać razem. Google Maps naprawdę jest pomocne w tym, żeby sobie znaleźć takie miejsca jak tutaj na dole. Bo to nawet nie wiem, czy jest na Park4Night zaznaczone, ale tutaj na pewno można jeszcze przyjechać. Dużo miejsc, które widzimy tutaj na zdjęciach, gdzie parkują te wany, nie są pozaznaczane na Google Maps. I to, jak wygląda to miejsce super, to jest warto sobie pooglądać. A teraz oddaję głos Justynie. Słuchajcie, jeszcze tak, Krystian wam wspominał, że na Park4Night widać, gdzie są miejsca, gdzie jest bardzo dużo ludzi i widać miejsca, gdzie nie ma ludzi. Czasami my tak świadomie wybieramy miejsca, gdzie jest sporo ludzi, dlatego, że to jest super źródło informacji. Wiele osób wraca na przykład w dane miejsce, jeżeli ono było fajne i są to ludzie, którzy wracają z roku na rok, to znaczy, że są, że mają na pewno cenne wskazówki, cenne polecajki. My zawsze staramy się rozmawiać z ludźmi, którzy stoją koło nas i wiecie, co jest najcenniejsze? Często są to też starsi ludzie, którzy na przykład zimują w Grecji, czy spędzają emerytury podróżując kamperem i oni zawsze wychodzą, słuchajcie, z papierową, składaną mapą i opowiadają o historiach i podzielą się, o, tutaj jest pan, który stoi z najlepszymi pomarańczami i warto jest u niego kupić. I zaznaczają nam, wiecie, na mapie krzyżykami miejscówki, które warto odwiedzić. To jest tak ten zwany word of mouth, gdzie faktycznie ludzie dzielą się swoimi, chętnie się dzielą swoimi miejscówami, chętnie się dzielą miejscami wartymi odwiedzenia. No i też przy tym poznaje się przefajnych ludzi. My w tym roku tak wspaniałe przyjaźnie zawiązaliśmy podróżując vanem, że zdecydowanie. No i ostatnią rzeczą to jest oczywiście Instagram. Ja bardzo dużo czasu spędzam na Instagramie, bo po prostu lubię tą platformę i lubię na niej tworzyć. My sami tworzymy na przykład takie reele jak ten, gdzie dajemy wam 5 miejscówek, które uważamy są bardzo warte odwiedzenia na Lefkadzie. No i mamy profile, które obserwujemy, ludzi, którzy wcześniej byli gdzieś, gdzie my nie byliśmy i często po prostu piszemy do nich, słuchajcie. Jeśli nie podawali takich reeli, w postaci takich reelów jak my, czy rolek nie robili tego, ale i też nie podawali w postach, to najzwyczajniej w świecie
piszemy do nich, czy mogliby polecić parę miejscówek. Są ludzie, którzy napiszą wam, nie, sorry, ale nie dajemy swoich miejscówek, a są ludzie, którzy chętnie odpisują i chętnie się dzielą miejscówami do zobaczenia. My zawsze się staramy, jak napiszecie do nas na Instagramie, wam odpisać, no chyba, że czasami gubimy się w ilości tych wiadomości, które są. Ale zdecydowanie Instagram to też jest piękne źródło inspiracji. Albo na przykład jak widzicie, że ktoś był na Sardynii i zapostował zdjęcie nad wodospadem, no to szukacie wodospady na Sardynii i cak, nagle je znajdujecie. Zobaczcie, jaki profesjonalny statyw mieliśmy. Tak dzisiaj ogarniamy to nagrywanie, że statywu nie było i na naszym paddleboard. Boże, jakbym chciała, żebyśmy zaczęli go używać już niebawem. I tutaj mamy jeszcze kilka takich słów podsumowujących to. Jak decydujemy, czy gdzieś zostajemy? Bo zdarza się tak, że sobie tutaj wszystko ładnie wyszukamy, jedziemy tam, no i nie zostajemy. No i czym się tutaj kierujemy? No to tak jak Krystian wspomniał, patrzymy na Park for Night, czytamy te komentarze, bo tam zawsze jeśli kogoś okradli, no to nie jedziemy w takie miejsce. Jak widzimy, raczej chociaż jeden taki komentarz, to po prostu omijamy to miejsce z daleka. Dokładnie. Drugie, przyjeżdżamy na dane miejsce i słuchamy tego odczucia tutaj. Czasami po prostu zapala się czerwona lampka. Kiedyś tak w Sardynii przy Kostarej, na Sardynii przy Kostarej podjechaliśmy, zobaczyliśmy po prostu rozbitą szybę z samochodu i stwierdziliśmy, że to jest znak, nie chcemy tutaj zostawać, nie będziemy się czuli komfortowo zostawiając tutaj nasz dom, idąc tak, na plażę. Po prostu jak przyjeżdżamy, to się rozglądamy. No i to prowadzi nas do takiego najważniejszego punktu naszej drogi. I nigdy, tutaj przenigdy nie zmieniamy miejscowy i nie szukamy miejscowy w nocy. Zmroku. Wiecie co, no ja bym chciała wam powiedzieć, że nigdy, przenigdy. Pewnie, staramy że tak się zdarza, no, ale w miarę możliwości, z doświadczenia, za każdym razem jak po zmroku jedziemy czegoś szukać, to sobie myślimy, o Jezu, to wygląda podejrzanie. Tutaj po prostu ci nastolatkowie, którzy piją sobie piwo w nocy, wyglądają po prostu jak najgorsi kryminaliści, gdzie w ciągu dnia to byśmy sobie pomyśleli, to super, młodzież przyszła się napić piwka tutaj. I no, powiem wam, że w nocy wszystko wygląda straszniej niż w ciągu dnia. Także więc mamy taką zasadę, że do godziny 15 sobie szukamy jakiegoś miejsca, po godzinie 15 jak nie mamy. Od kogoś tą zasadę mamy, nie pamiętam tak, od kogoś. Nie wiem, czy majowanie, czy no, ktoś to mówił. Sprzedał. Ktoś nam to sprzedał i jest to jak ale najbardziej ale faktycznie uwagi. Staramy się tego trzymać, żeby po zmroku już po prostu nie jeździć dalej i nie szukać i zostajemy po prostu w tym samym miejscu. Co się zdarza, że nas trzyma w jednym miejscu parę dni dłużej niż planowaliśmy. No to jest, o to w tym van life'ie chodzi, że jak znajdziemy fajną miejscówkę i gdzieś nam jest dobrze, to możemy po prostu spontanicznie zdecydować, że zostajemy dzień czy dwa dłużej. Rany, ale tutaj nawywodziliśmy wam. Dajcie znać, czy ten filmik jest dla was przydatny i jeśli wy macie jeszcze jakieś polecajki, typy, aplikacje, dajcie koniecznie nam znać w komentarzach. Myślę, że to będzie przydatne dla nas, jak i dla wielu osób, które podróżują w ten sposób. Tyle na ten odcinek, co? Tyle. Dobra, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia za tydzień o 9 w niedzielę, tak jak zwykle. I cieszymy się, że tutaj jesteście z nami. Super. Dziękujemy jak zawsze naszym patronom, a jeżeli chcesz wspomóc nasze działania tutaj, serdecznie byśmy się cieszyli witać cię w gronie naszych patronów. Także link jest w opisie zawsze do filmiku. Trzymajcie się cieplutko, miłego poranka, popołudnia, wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć! Like it.